Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Wybrowski Artur. Jestem prezesem naszego koła wielkarskiego. Tu następnie chciałbym bardzo podziękować panu komendantowi i pani Kasi, naszej kierowniczki, za wysyłanie patroli z naszą społeczną strażą rybacką, która przynosi bardzo owocne w postaci skutki z niedomą. Nasilił się bardzo problem osobistwa na rzece. Nie wiem, społeczeństwo, czy jest tak głodne, czy spragnione tej ryby, co nie? No ale ostatnio sobie czyny nasza straż zabezpieczyła sporo sprzętu osobniczego. No i tutaj zwracam się tak jakby z wnioskiem do pana komendanta, czy jest możliwość zwiększenia tej patroli, bo powiem tak, nasi strażnicy bardzo chętnie udadzą się w takie patrole. Jak najbardziej, co nie? Ale faktycznie oni sami dużo nie mogą zdziałać. Mogą skontrolować, mogą pouczyć, ale faktycznie ukarać takiego delikwenta nie ma opcji. Jednak widok radiowozu, policji w takich terenach wiadomo odstrasza. I myślę, że fajnie by było, żeby pan komendant przychylił się bardzo pozytywnie do naszych prośb. Dziękuję. W pierwszej kolejności pani kierownik, czy się przychyli? Ja jestem jak najbardziej za. Czyli jeżeli pani kierownik się przychyliła, to już jest 50%. Ja ze swojej strony też zapewniam o tym, że takie wsparcie będzie, bo policjanci służą współpracując i z wami na przykład, ale również z innymi podmiotami. Nie wiem, czy państwo notowaliście na terenie powiatu bielskiego takie podmioty, które łączą swoje służby z policją. To jest i Służba Ochrony Kolei, i Straż Graniczna, i czasami z celnikami współpracujemy, i z Inspekcją Transportu Drogowego, i oczywiście ze Strażą Leśną, z którą chyba najwięcej jest takich służb. I staramy się te służby rozwijać, bo to jest wartość dodana. Myślę, że jeżeli chodzi tutaj konkretnie o wędkarzy amatorów, to znajomość terenu jest ich po ich stronie. To znajomość przepisów dotyczących co, kiedy, jak dokładnie można, w jakiej długości i czym. Natomiast właśnie policjanci posiadają uprawnienia stosowne do tego, żeby karać, bo może to być wykroczenie, ale też w określonych sytuacjach, jeżeli chodzi o stosowanie narzędzi kłusowniczych i kłusownictwa, to może być też przestępstwo, czy w formie dokonania, czy w formie paserstwa. Także jak najbardziej mogę dodać, że na terenie powiatu były programy priorytetowe dotyczące właśnie kłusownictwa też. Na różnych rzekach tutaj, nie na terenie gminy, nie kojarzę sobie, czy były takie programy, ale być może, że to jest zagadnienie do tego, żeby następny program działania priorytetowego, którego jest dzielnicowych, dotyczył właśnie tego. I wtedy takich sił i środków na pewno z urzędu będziemy kierować więcej, bo też my z tych programów tak ze sobą się rozliczamy. Także szczególnie, że mamy inflację. Tak. Społeczeństwo. Natomiast no, takie kłusownictwo, jeżeli byśmy mieli próbować spytać dlaczego, to może nie tyle przez głód, ale mam wrażenie, że niektórzy odstępują od formalizmu, czyli chcieliby na przykład jeździć samochodem, a po co prawo jazdy? Chcieliby łowić rybę, a po co uprawnienia? Może nawet strzelić do jakiegoś łosia, po co pozwolenie na broń? Więc być może, że z tego, że wynika. Dziękuję.